Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV? Słuchaj nas. Niebo jest chore na smoknie, w niebie dziurawe jest dno. Popatrz dziewczyna przy oknie, siedzi i gada. Mieszczanie są wrażliwi na piękno natury, a szczególnie na stare drzewa, które są niestety ustawicznie niszczone lub wycinane. Ostatnio odkryli epidemię ich niszczenia przez wywiercanie dziur w pniach i wlewanie do nich substancji powodujące obumieranie pnia, a później gałęzi i liści. Teraz nasza czytelniczka zauważyła kolejną akcję dendrologiczną. Także przy ulicy Warszawskiej, ale w centrum miasta. Doniosła nam o niej, prosząc o interwencję. Boli, że giną piękne i pożyteczne okazy przyrody. A pamiętają Państwo, jak Staw, Leopold Staw, pięknie pisał o wysokich drzewach? O cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa w brązie zachodu kute wieczornym promieniem, nad wodą, co się w pawich barw blaskiem rozlewa, pogłębiona odbitych konarów sklepieniem. A na koniec? Zwolna wszystko umilka, zapada w krąg głusza i zmierzch ciemnością smukłe korony odziewa, z których widmami rośnie wyzwolona dusza. O, cóż piękniejszego niż wysokie drzewa. Wielkim zielonym pochodem drzewa ruszyły przez świat. Słuchaj no ty, z tej strony rzeki. Słuchaj no ty, po tamtej stronie. Chyba już czas, pora by iść, świtnie daleki. Cóż ugasi pożar, gdzie cała studnia cierpliwości się już wyczerpała. Groźnie huczące na wietrze już nie lękają się nas. Drzewa ogromne jak wiatr wchodzą przemocą. Niebo jest chore na smoknie, w niebie dziurawe jest dno. Popatrz dziewczyna przy oknie, siedzi i gapi się w noc. Gdy ją zapytasz co w oknie, widzi odpowie ci to. Drzewa zbierają się w drogę, słychać po nocy. Trzeba wreszcie coś postanowić, trzeba ludzkiej położyć kres zachłanności. Dłużej już czekać nie mogą, widząc niepewnym swój los. Drzewa zwołują się w drogę, słychać po nocy ich głos. Słuchaj no ty, z tej strony rzeki. Słuchaj no ty, po tamtej stronie. Chyba już czas, pora by iść, świt niedaleki. Gdy wyjdziecie z domów o świcie, z domów swoich na drogę, cóż zobaczycie? Stało się przecież na koniec to, co musiało się stać. Wielkim zielonym pochodem drzewa ruszyły przez świat. Słuchaj no ty, z tej strony rzeki. Słuchaj no ty, po tamtej stronie. Chyba już czas, pora by iść, świt niedaleki. Gasi pożar, gdzie cała studnia cierpliwości się już wyczerpała.
wyczerpała, groźnie huczące na wierzch. Gdy patrzymy na ten przerażający obraz, nie pozostaje nam nic innego, jak napisać i powiedzieć za Leopoldem Staffem. O cóż gorszego niż prawo bezbożne, co ciąć pozwala te cuda natury. Kto się mu oprze i topór odłoży, tak pohańbiony jak Koryntu córy. Cóż smutniejszego od kikutów drzewnych, które wołają o pomstę do bogów. Próżno im czekać na potok słów gniewnych, próżno pamiętać czas natury wrogów. Trzeba wreszcie coś postanowić, trzeba ludzkiej położyć kres zachłanności. Dłużej już czekać nie mogą, widząc niepewnym swój los. Drzewa zwołują się w drogę, słychać po nocy ich głos. Słuchaj no ty, słuchaj no ty, słuchaj no ty, słuchaj no ty. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.